Niedaleko Ronda Daszyńskiego, przy ulicy Prostej 51, na warszawskiej Woli, znajduje się pomnik ewakuacji bojowników getta warszawskiego. W tym miejscu na ulicy znajduje się studzienka kanalizacyjna, z której 10 maja 1943 roku Simcha Rotem Ratajzer, pseudonim Kazik, uczestnik powstania w getcie, wyprowadził kanałami z płonącego getta ostatnią grupę około 40 powstańców żydowskiej organizacji bojowej, którzy potem prowadzili walkę w oddziałach partyzanckich i w powstaniu warszawskim. Wśród ewakuowanych znajdował się Marek Edelman. Simcha Ratajzer-Rotem, Kazik, przedostał się na stronę aryjską w celu przygotowania ewakuacji pozostałych przy życiu żydowskich powstańców. Z pomocą dwóch polskich pracowników miejskich wodociągów wrócił kanałami do getta w poszukiwaniu ocalonych. Zebrał wszystkich pozostałych przy życiu powstańców i zorganizował wspólną ewakuację kanałami. W zorganizowaniu akcji pomógł członek Gwardii Ludowej Władysław Gaik-Krzaczek. Grupa kilkudziesięciu powstańców zeszła do kanału włazem znajdującym się przy ulicy Franciszkańskiej. Po kilku godzinach dotarli w umówione miejsce pod jeden z włazów prowadzących do kanału biegnącego pod ulicą Prostą. 10 maja o godzinie 10 w pobliżu włazów podjechała ciężarówka wynajęta przez Władysława Gaika w firmie transportowej, rzekomo do przewozu mebli. Wycieńczeni żydowscy powstańcy na oczach przechodniów wydostali się z kanału. Nie wszyscy jednak zostali ewakuowani, ponieważ kilka osób odłączyło się od grupy i w chwili ewakuacji nie było ich przy umówionym włazie. Auto z powstańcami żydowskimi odjechało w kierunku Łomianek. Bojownicy spędzili w kanałach 48 godzin. Autorami pomnika są architekci Konrad Kucza-Kuczyński i Jan Kucza-Kuczyński oraz rzeźbiarz Maksymilian Biskupski. Centralnym punktem jest rzeźba symbolizująca wejście do kanału. Wewnątrz znajduje się wykonana z prętów gwiazda Dawida, na ścianie umieszczone metalowe stopnie, do których przytwierdzone są wyrzeźbione ludzkie dłonie. Na tablicach umieszczono nazwiska 37 żydowskich bojowców, których ewakuowano, oraz nazwiska organizatorów. Pomnik odsłonięto 13 maja 2010 roku. Przy pomniku znajduje się również tablica upamiętniająca kanalarzy Wacława Śledziewskiego i Czesława Wojciechowskiego, którzy pomogli w ewakuacji Żydów. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.